Najważniejsze jest to, czego nie widać. I nie o wirusie mówię. Nie będzie wam dany inny znak, prócz znaku Jonasza. Jak Jonasz był 3 dni we wnętrznościach ryby, tak i Syn Człowieczy po 3 dniach zmartwychwstanie. Najważniejsze jest to, czego nie widać. O życie nam chodzi. Tobie, mi, przede wszystkim Bogu, który jest życiem, chodzi o życie, o twoje i moje. I Bóg daje nam to życie. Ale ono zależy od twojej i mojej zdolności do śmierci. Przez śmierć do życia. Nie będzie nam dany inny znak, prócz znaku Jonasza. Był 3 dni we wnętrznościach ryby, w głębinach morza, jakby martwy. Przez śmierć do życia. Bardzo bym chciał w tych dniach najważniejszych w Kościele, w liturgii, w ciągu roku, w dniach Triduum Paschalnego, zaprosić każdego z was do wspólnego przeżywania znaku Jonasza. 3 dni Triduum Paschalnego. Znak Jonasza. Nie będzie nam dany inny znak. Możemy, jak Jonasz, też wejść do ryby. Możemy tam mieć głęboką modlitwę. On tam spotkał się z Bogiem. Możemy my doświadczać tego, czego Jezus doświadczał Wielki Czwartek dla nas, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, aż po zmartwychwstanie. Zapraszam do przeżywania razem z nami znaku Jonasza, do głębokiej ciszy, do modlitwy, do odosobnienia. Nawet w warunkach kwarantanny, gdzie w mieszkaniu, nie wiem, 50-metrowym jest 6 osób, da się wejść do ryby i być jak Jonasz, sam na sam z Bogiem. Zapraszamy do wspólnego przeżywania znaku Jonasza.